jest nam wstyd. Kolejna porażka. Nie mam nic do powiedzenia w tej kwestii, bo samym jest wstyd. Nie za zaangażowanie, ale za naszą grę. Bo myślę, że kurwa tej gry nie było. Jest wstyd, no, nie ma co ukrywać. No, najlepiej schować głowę w piasek i nic nie mówić po takich występach, z którymi gramy w tej rundzie, no bo no, jest to tragedia i mówiliśmy sobie dzisiaj, które niepotrzebnie, nie wiem, w ogóle motywowaliśmy się, każdy mówił, co nie będzie robił na boisku, a nie było tego, no, może walka jakaś była, no nie było gry, każdy jakiś wystraszony, no nie był sobą, no, chociaż wczoraj na treningu zupełnie inaczej to wyglądało, wydawało się, że to my będziemy tą drużyną, która będzie dominowała, jednak było odwrotnie i tutaj ja myślę, że każdy powinien spojrzeć na siebie i od siebie zacząć tutaj rozliczanie tego jak to wyglądało, nie szukanie winy wokoło, że ktoś coś zawinił. Każdemu po kolei powinno nam być wstyd za taki wynik. Mówimy sobie, że walczy, a czasami lepiej może nie walczyć, a grać z tą piłką i stwarzać sobie sytuację, no bo pod Beskidzie dzisiaj na pewno zagrało lepiej niż w tym pierwszym meczu, którym tutaj wygrało w pierwszym meczu tej rundy, ale jest to zespół, który był do ogrania ze spokojem i no nie wiem co mam powiedzieć, nie będę tu szukał wytłumaczenia, bo nie ma po co i znaczy no jest po co, no ale za 3 dni kolejny mecz i jak tam zagramy tak jak tu teraz, no to możemy już, myślę, że położyć. Nie będziemy się klepać i mówić, że jest fajnie i za 3 dni jest kolejny mecz, bo to już jest nudne i ile można. No najłatwiej by było założyć kominiarkę i się schować gdzieś, ale nie możemy, bo kto tak jest, no to zaraz wejdziemy, niech podniesie rękę, kto złoży broni i niech się spakuje i wyjedzie, a kto chce walczyć, no to musi to podjąć te rękawice, póki jest cień szansy, a są te zespoły, które no nie mają lepszej sytuacji niż my, mi się wydaje, także chodzi mi tu o głowy. Więc póki jest szansa, no to jeszcze musimy walczyć i ze swojej strony mogę obiecać, że tak będzie. Pewnie mi uwierzycie Państwo, że wolałbym dzisiaj się z Wami nie spotykać. A jeżeli miałbym mówić już o meczu dzisiejszym, to dobrze by było mieć trochę więcej czasu na przetrawienie tego, co się stało. Bardzo ważny dla nas mecz. Niestety scenariusz tego meczu autentycznie odpowiadał temu, co się w większości spotkań jak do tej pory tutaj działo. Stracona bramka w sytuacji, której co do której byliśmy totalnie przygotowani pod każdym względem, no, zbija z nóg. Totalnie się wszystko zaczyna nam w tym momencie nie układać i nie możemy już się, z tego naszego bałaganu pozbierać do końca meczu. Nawet nie jesteśmy w stanie, wykrzesać z siebie takiej pozytywnej agresji, która by świadczyła o tym, która dawałaby obraz zachowań naszych jako zespołu, który walczy o życie, można powiedzieć. Uważam, że to jest chyba najsłabsze spotkanie, jakie rozegraliśmy w ostatnim okresie. Stąd taki, a nie inny wynik. Niemniej zostało do końca 5 kolejek. Jesteśmy w zasadzie w tej chwili na samym dnie i może czasami trzeba spojrzeć na to w ten sposób, że żeby się odbić do góry, no trzeba mieć coś pod nogami. Mamy dno w tej chwili i tym upatrujemy jakby możliwość odbicia się do góry. Gramy szybko kolejny mecz, nie ma czasu na jakieś wielkie analizy, refleksje, przetasowania, jest zbyt mało czasu na to i czas myśleć o najbliższym spotkaniu absolutnie w ten sposób, w jaki dzisiaj zaprezentowaliśmy się, no nie jesteśmy w stanie walczyć o utrzymanie w Ekstraklasie. Także no bo dosyć smutny dla nas, tak jak powiedziałem na początku, wolałbym mówić o tym jutro, ale czekacie, jesteście tutaj i muszę swoją opinię wyrazić. Na pewno nie taki, jaki oglądaliśmy przez większość spotkania. Gra długą piłką, podczas gdy mamy w zasadzie większość zespołu, zawodnicy o zupełnie innych warunkach fizycznych, nie mających większych szans w pojedynkach główkowych.
Tym bardziej właśnie z zespołem Podbeskidzia, który pod tym względem chyba góruje nad nami zdecydowanie, a w Ekstraklasie również. Mieliśmy zupełnie inny plan, niemniej sytuacja wymogła, szczególnie w drugiej części meczu, kiedy przeciwnik zdecydowanie wycofał się, zagęścił swoją strefę przed własnym polem karnym i czekał tylko na kontrataki. Nie byliśmy w stanie dzisiaj piłkarsko, tak powiem, przebić się przez ten blok. Próbowaliśmy bokami, ale z kolei brakowało nam trochę agresywności i centymetrów też w polu karnym przy dośrodkowaniach. Stąd można powiedzieć, że do momentu straty bramki, a szybko straciliśmy tą bramkę, Podbeskidzie, można powiedzieć, zrealizowało swój plan na ten mecz. Dzisiaj byliśmy zespołem słabszym zdecydowanie od Podbeskidzia, a mało tego, nie byliśmy wystarczająco skuteczni nawet w prostych sytuacjach związanych z prostym podaniem piłki, zbyt dużo błędów tego rodzaju. I wykonaliśmy z prostych strat piłek, z źle przyjętych, niedokładnie zagranych. W związku z tym przy tak dużej ilości tego typu błędów indywidualnych trudno mówić o zrealizowaniu taktyki, która opierała się między innymi na tym, na szybkiej wymianie podań, próbie podania między wysokimi obrońcami, zdobywaniu przestrzeni w ten sposób piłkami, grą po ziemi. Nic nam to dzisiaj nie wychodziło. Poziom rezerw a poziom pierwszej ligi jest między tymi dwoma poziomami zasadnicza różnica. Szymor dzisiaj miał szansę zadebiutować w Ekstraklasie, ale nie znaczy, że on został wyciągnięty z rezerw. Chłopak trenuje z pierwszym zespołem już półtora roku. Tak się złożyło, że nie miał do tej pory okazji zagrać w meczu Ekstraklasy, ale cały czas jest w zespole, cały czas trenuje. I dzisiaj moim zdaniem, jeżeli można mówić o jakimś pozytywie z tego dzisiejszego dnia, to właśnie zgodzę się z tym, że jeżeli można nie mieć do kogoś większych zastrzeżeń i oceniać go w miarę pozytywnie w dzisiejszym meczu, to na pewno był to Szymor. Natomiast co do innych zawodników z rezerw, ja nie traktuję ich absolutnie jako zawodników z rezerw. Tutaj nie ma najmniejszego znaczenia dla mnie, czy ktoś grał w większym wymiarze w rezerwach, czy nie. To jest decyzja związana z tym, co widzę na treningu, z tym, w jaki sposób chciałbym, żeby funkcjonowała drużyna i do tego dobieram zawodników. Niemniej w sytuacji, w jakiej w tej chwili jest Bełchatów, no nie bez znaczenia jest fakt, czy ktoś funkcjonował na tym poziomie, czy nie. I z jednej strony można, tak jak w przypadku dzisiaj Szymorka, postawić na zawodnika, że tak powiem, bez jakiegoś tam balastu, to z drugiej strony na dzisiaj moim zdaniem powielanie tego typu rzeczy no, musi mieć swoje uzasadnienie w tym, co ci zawodnicy prezentują, jakie mają doświadczenie, na ile odporni są właśnie na tego typu sytuacje, w których rzeczywiście mecz zaczyna się już z jakimś tam bagażem presji, że no, jesteśmy na dnie i to jest mecz u siebie, za chwilę gramy dwa na wyjeździe, no i ten mecz no mógł być, tak powiem, zdecydowanie bardziej wartościowym, nie tylko w kontekście trzech punktów, ale takim momentem, w którym w końcu wygraliśmy i zdobyliśmy trzy punkty, nie był. Szkoda, że nie był, ale tak jak powiedziałem, nie możemy patrzeć za bardzo w tył. Dostaliśmy dzisiaj srogą lekcję i trzeba zrobić wszystko, żeby nie było tego samego w meczu w Gliwicach.